Kamil Zięba. Na co dzień tak nie wyglądam, ale że za chwilę wchodzę na scenę, mam spektakl, to korzystając z wolnej chwili przychodzę do Was z moimi przemyśleniami, z moimi wynikami na temat wszystkich uczestników 9. Festiwalu Piosenki Gitarowej. Jako, że mam zdolności do rozgadywania się, postaram się zrobić to bardzo szybko i pragnę tylko na początek powiedzieć do wszystkich uczestników prośbę, rozkaz i motywację. Moi drodzy, jeżeli nie usłyszycie w wynikach swojego nazwiska, to bardzo serdecznie Was proszę, nie przejmujcie się. To jest składowa kilku osób, wizji kilku osób, zdania kilku osób i to wcale nie znaczy, że możecie w siebie zwątpić, możecie przestać działać. Oficjalnie Wam tego zabraniam, ponieważ w dzisiejszym czasie bardzo łatwo jest stracić wiarę w siebie i proszę Was, rozkazuję Wam, aby tego nie robić i działać dalej. Dobra, szybciutko przechodzimy do moich faworytów. Na początek pragnę przyznać 3 wyróżnienia. 2 z nich idą do osób, które bardzo poruszyły moją taką wewnętrzną strunę i moje serce, które od lat kocha i uwielbia poezję śpiewaną. Stare Dobre Małżeństwo, Wolna Grupa Bukowina, Czerwony Tulipan, poetyckie piosenki Marka Grechuty, czyli jego album z Krystyną Jandą. Uwielbiam te pozycje i uważam, że są niezwykle ważne dla polskiej muzyki, dla historii polskiej muzyki. I 2 osoby bardzo mi przypomniały właśnie ten klimat poezji śpiewanej i do nich idzie wyróżnienie. I jest to Kinga Leśniak, utwór Pisz do mnie listy, oraz Paweł Usielski, tytuł utworu Do baru. Dla tych 2 osób wyróżnienie ode mnie. A 3 wyróżnienie za kunszt, niezwykły kunszt gry na instrumencie, Wojciech Frąckowiak i Happy Blues. Te 3 osoby dostają ode mnie wyróżnienia i przechodzimy teraz do finałowej 3. Za niezwykłą szlachetność, za brak kombinacji, za prostotę, którą uwielbiam, bo dzisiaj wszystko jest głośne, wykrzyczane, im głośniej, im wyżej, tym niby lepiej. Nie do końca się zgadzam. Piękna szlachetność, piękna barwa, ładny wokal połączony z grą na instrumencie. 100 punktów ode mnie, 3 miejsce idzie do Charlie i utwór Not Enough. 200 punktów. Słuchajcie, piękny wokal, gra na instrumencie, w ogóle wokal, który niestety jest za mocny troszeczkę na nagraniu do możliwości mikrofonu i bardzo polecam. Słuchajcie, Milena, Lord Huron, bądź Huron, przepraszam, nie wiem jak to się czyta, The Night We Met. 200 punktów ode mnie. Milena, bierz ten utwór, bierz instrument, idź do studia, bo naprawdę masz niesamowite możliwości, piękny wokal. I to trzeba po prostu nagrać w profesjonalnym studiu nagraniowym i dzielić się ze światem Twoimi umiejętnościami. Bardzo, bardzo, bardzo gratuluję. Trudna decyzja, ale podjąłem właśnie taką za właśnie połączenie barwa głosu, super wokal, świetne możliwości, duża skala, prosto, świetnie, łatwo wszedłeś, już coś zdradzam. W naprawdę wysokie dźwięki. Jacek Kędzierski, Feather on Up the Road, Bobby Blue Band. Blend. Jacku, ode mnie 300 punktów. Uważam, że masz niesamowite możliwości wokalne. Świetna gra na instrumencie. Uważam, że top.
top. Działaj i ogromne gratulacje dla Ciebie oraz oczywiście dla wszystkich uczestników. Moi drodzy, przepraszam za chaos, przepraszam, jeżeli dookoła jakieś tutaj dźwięki się wkradły, ponieważ w teatrze raczej nigdy nie jest cicho. Pozdrawiam, uciekam na scenę, trzymajcie się mocno, cześć! Ben Southfield, you, my dear friend, but in the same time, one of the best luthiers in the world. Yes, I always mispronounce it. Lutist is okay. I prefer lutenist, but you know, the difference is a lutenist, I believe. I don't know anything. I've just been around 30 years. You know, you can see I'm very young. I believe a lutenist is the composer and performer of music for the instrument, and a lutist is just the performer. I'm also a composer, but we don't you are worry a composer. About. We don't and worry about a concert Yeah. So you were a teacher as well, and you've got yes. a lot of experience in. Being a judge in many, many international and national festivals. So indeed, thank yes. you for being part of jury of Festival Piosenki Gitarowej, which is it was my pleasure. It was my pleasure. When I knew you were organizing it, I knew it would be a very interesting festival because you're a very astute musician yourself. And I thought, when you asked me, would I like to be involved? Yeah, this is something that would take, you know, I canceled one day and one concert in Los Angeles for this, but, it, you know, for me, it's important to be part of these things. Are you joking, Ben, that you canceled? You obviously do joke at the moment, don't you? My life is a joke, you know me. So. It's the first time I ever did an online jury. And previously, for example, I remember in Parma in Italy and in Jaworzynka in Poland and in other places. When we have the jury, we sit and we talk. We're discussing and then it's like a jury in a trial. You know, if somebody's on trial for murder, is there evidence there that they committed this? Maybe they, you know, had some problem or blah, blah, blah. But with an online jury, you're by yourself. So I decided to go a different route. Okay. So for me, I was one guy in West Cornwall on the outpost, the furthest outpost of the UK you can possibly get in the Southwest, something like nearly 1,000 miles away from the northern end of the country. With the sea surrounding us and gales, I don't know if you can hear them, but we have crazy winds and hail and rain. And I got hold of some friends, and I have a very great black book, my black book from many years, 30 years of international concerts, includes some of the great names in the guitar world. And I took the liberty of asking each one of them like a sub-jury. We had a sub-jury, you didn't even know about it. And they came to the decision that I came to. All of us came to the same decision. 13 people, the same decisions. Are you joking? Like you said to many different international guitarists to ask them for advice. Yeah. Yeah, 13 people, all of us from each one from a different country. And so I don't know how many people from different countries you have on the rest of your jury, but in my case, you have 13 already. Yay! You did well. You did well, girl. You did well. There were, I think, 31 contestants because we accidentally had two number 12s. So I listed 12A, 12B for these guys. So, I'm trying to find some faults. It's so hard. The quality was really great. I think if I look down, number 7,
I don't know, I can't remember all the names. I just wrote the numbers. So it's Jacek. So what did you like about Jacek? He had an enthusiasm. Something about him made me think, you know, sometimes you go to a bar or something and there's going to be live music and you think, oh yeah, whatever, I'm going to go and get myself a steak and then I'm going to go home and blah, 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 and I'll go on Facebook. This guy would keep me in the bar. Do you know what I mean? There was something about it was just engaging and I liked it very much. Number nine. So Amelia, do you mean Amelia? Yeah, the little girl with the guitar. And she plays a small guitar. Yeah, the lady who was playing number nine, she has a really nice voice. I liked her voice very much. I can see it. She has everything. I think that she has to take more time. Yeah, I really liked Wojciech. You know, he's the happy blues. Wow. You know, happy blues, happy and blues. They don't sound like something that go together. For me, blues was always something that you had with whiskey. But in Wojciech's case, it was something that you could have with like sangria, arriba, you know. And I think he's a very talented guy. Wow. It really was so good to see him play. Okay, nice. Like I like his playing as well. I must say that I was quite impressed by his skills. I love blues, and I love blues when it's played well. I think blues is underrated in many regards, especially in worlds like classical music, which I'm from, or Renaissance and Baroque music, but also nowadays, you know, there's a big thing with acoustic guitar with a percussive sound. I love that. It's great. We have a lot of that at Helly's International Guitar Festival here in West Cornwall. But to hear raw blues, sometimes it just gets to your soul. That in third place, with 100 points, we should give these points to Mateusz, number six. Okay, that's fine. Because of raw blues, that's what touched your soul. That's what actually decided that you thought that he's in top three. But also because we could tell that he had technique naturally and soul naturally. He could not, as all the entrants in the competition, every single one can use some help. Some guidance, some way to help them advance. But this guy, he had the soul. Second place. Why? Well, this was much more about the thoughtfulness of his music. This guy. Hmm? You know, when you've been around a long time, you see a lot of players. I've seen concerts maybe in 25 countries. When I was a director at Anglo-Italia Guitar Management, I was searching out musicians to see who we should promote next year. Who will make us the most money? Because it's a capitalist game. If you're an agent or you're involved in an agency, you're wanting good music, but you want it to sell tickets. You want the bums on seats, but that's what we call it. And this guy could get bums on seats without any kind of help. There was something commercially viable about him, and we felt that he was the sort of guy that you'd be able to get on with on a personal level. The sort of guy that you could go out for dinner with, you never met him before, but you can have a good conversation, you can enjoy some good food, some nice wine, you can talk to him about stuff, and he's not going to be so out there that he's sort of off the wall. You can promote him, you know he won't cause you any trouble.
he's also gonna sell tickets. That guy is number five, it's Łukasz. I forgot the line through the L for the first time in my entire life. Łukasz. Okay. We wish you well, Łukasz, and we hope to see you on tour in the UK and around Europe very soon. Well done. You. Well, I mean, I've got to say, you know, this guy, wow, blew me away. It's hard to describe. You know, do you remember you were at Hillary's 2022? You saw the winning act. Can you remind us of his name? Alistair Dow. Remember that name, everybody. Now, when we first met Alistair was like a bit shy, a bit quiet. She's like, wow, I'm in this place. I'm in this green room with all these international artists. Wow, what the hell am I doing here? And oh wow, they've got sandwiches and there's some, you know, wine in the fridge and all this stuff. And then half an hour later, he's like, hey, I'm Alistair Dow. And he suddenly realized he could be an artist. He could be somebody that people would know, recognize. He gained a belief because of his association with other people. And also because he believed in himself and his self-belief, nobody can doubt it whatsoever. And I saw the same thing. When I first saw him play, I thought, yeah, he's okay at playing guitar. He's okay. And then he began to sing. And I was like, oh my actual God. Wow, this is like young Sinatra or something. I don't know what. But he was, there was something about him that said, I am great. What a wonderful world we live in when somebody can come from just playing a guitar tune in front of a camera nowadays. You know, 20 years ago, we couldn't do that stuff. But it's a wonderful world now. There are so many things that are wrong in it, but the world is wonderful. And I'm sure Alexander will agree. Number 18, my personal winner and the winner of the 13 strong Cornish international jury from 13 countries. Whether he wins the competition or not is immaterial. He will be in our hearts forever. And congratulations to Alexander. Okay, so it is your personal winner. We will see if he's gonna be a winner of the whole thing or if he's gonna be in top three. We will see. There are many more judges that they will judge as well, and we will see where we stand. But definitely top three, and mention guys are invited on Saturday to come to Warsaw, Polna 30, to RNR. So please come. You are more than welcome invited. It's a shame, Bennett, you are not coming. Maybe next year for a 10th. I hope so. I'm in New York this Saturday, but next year I don't have anything booked, so why not? Let's go to New York? Yeah. I'll be in New York Saturday. Yeah. It's fine. So, Ben, I catch up with you as soon as we both back to Cornwall, okay? And thank you for your time. Thank you for sharing your opinion. And yeah, so see you at Hellis next year. See you at Hellis. Take care. Hellis. Bye. Bye. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kochani, bardzo dziękuję za to wyróżnienie, że mogłam po raz kolejny być jurorem w Festiwalu Piosenki Gitarowej. I na wstępie chciałam wszystkim bardzo serdecznie pogratulować wzięcia udziału w tym festiwalu, bo to też jest, myślę, odwaga, żeby wysłać swoje zgłoszenie, żeby zaprezentować się, pokazać kawałek siebie, kawałek swojej duszy i tego, jak słyszymy, jak czujemy muzykę. Także wielkie gratulacje dla Was, że chcieliście się nam pokazać. Zanim przejdę do wyników, chcę powiedzieć jeszcze ważną rzecz, że muzyka to nie jest matematyka. Co to znaczy?
to znaczy, że nie ma jednego właściwego wyniku, że to jest tylko i wyłącznie kwestia subiektywna tego wyboru. Oczywiście liczy się gdzieś tam jurorów doświadczenie na scenie i wykształcenie, ale dalej to jest subiektywna sprawa i powiem taka no, kwestia troszeczkę gustu, także nie poddawajcie się i śpiewajcie dalej. A teraz ja przechodzę do wyników. Zaczynamy od wyróżnień. Tutaj wyróżnienia postanowiłam przyznać 4 osobom. Kasia mówiła o 3, ale trochę naginam ten regulamin, powiedzmy, bo ciężko mi było zrezygnować z choćby nawet jednej osoby. Dlatego wyróżnienie wędruje do Łukasza Deptuły z numerem 5. Łukasz, fajnie, bardzo ciepło brzmiąca gitara, dobrze się tego słuchało. Myślę, że możesz jeszcze rozwinąć się wokalnie i to będzie już super ekstra. Kolejne wyróżnienie wędruje do Mateusza Trandy. Nie wiem, czy się odmienia to nazwisko. W każdym razie numer 6, Mateusz Tranda. No, bardzo fajny był ten blues, szedł właśnie tak jak trzeba. Plus za piosenkę autorską, bo to zawsze jest trudniejsze zadanie niż wykonać już czyjś utwór. Wiadomo, że ja jako wokalistka zawsze gdzieś tam czekam na ten wokal, ale tutaj myślę, że mi go nie brakowało, było to wypełnione dźwiękowo, także bardzo mi się to podobało. Kolejne wyróżnienie to numer 22. Dawid Bronowicki i Kuba Szczepaniec. No i tutaj brawo za duet, bo zawsze tego czasu trzeba poświęcić trochę więcej, żeby zgrać, żeby ustalić wspólną dynamikę, zatrzymania, zwolnienia i inne elementy muzyki. Także wielkie gratulacje i także za piosenkę autorską. Troszeczkę było pływania w tempie, ale robiliście to razem, więc tutaj przymykam na to oko, a wyróżnienie wędruje do Was. I kolejne wyróżnienie to numer 25, Milena Konieczna. Milena pamiętam z poprzednich edycji. Myślę, że tutaj cały czas jest rozwój wokalny i myślę, że też pod względem wokalnym w ogóle to było najlepsze wykonanie. Pod względem intonacji, czystości, frazy, feelingu. To było wszystko super, także Milena, idź dalej w tym kierunku, bo po prostu pięknie śpiewasz, piękne ozdobniki robisz. Może zabrakło mi tam odrobinę tego bluesa, który Kasia Melcher tutaj podkreślała w tej edycji, ale ballada naprawdę piękna, zwłaszcza, że to jest bodajże, tak jak pamiętam, piosenka autorska. Skojarzyło mi się to też z Ewą Cassidy. To dobre skojarzenie, także gratulacje i do przodu. I przechodzimy do miejsc. Zacznę od 100 punktów, czyli miejsca trzeciego i te trzecie miejsce wędruje do numeru 9, czyli jest to Amelia Rojewska. Tutaj już mogliśmy usłyszeć, słuchajcie, nowe, młode pokolenie, które zaczyna swoją muzyczną drogę. Amelka, wielkie gratulacje za to, że też się odważyłaś, że już i śpiewasz, i grasz równolegle na instrumencie, także za to też kolejny plus. Wszystko czyściutko zaśpiewane i myślę, że warto dalej rozwijać te umiejętności i szlifować ten talent. Gratulacje. Przechodzimy do miejsca drugiego i miejsce drugie wędruje do numeru 30, czyli Charlie. Tutaj bardzo przyjemne wykonanie, zarówno i gitara, i wokal. Charlie, jesteś bardzo muzykalny, fajnie słyszysz muzykę, bardzo mi się to podobało, dobrze mi się tego słuchało i myślę, że spokojnie mogę tutaj dać 200 punktów, czyli miejsce drugie. I przechodzimy do miejsca pierwszego, które wędruje do numeru 16, a jest to Wojciech Frąckowiak. I tutaj pięknie zagrany utwór, instrumentalny, bez wokalu, ale bardzo przyjemnie się tego słuchało. Myślę, że nic mi tam nie brakowało, nie potrzebowałam, nawet ja, wokalistka, tego wokalu. Tam, bo też były bardzo fajnie położone funty, były takie nieoczywiste wręcz, że za każdym razem, z każdym taktem zastanawiałam się, co jeszcze tam nowego się pokaże, jaki nowy składnik zostanie dorzucony do tej harmonii, także cały czas to zaskakiwało, oczywiście w pozytywny sposób, także tutaj 300 punktów wędruje do Wojtka, jest to miejsce pierwsze. No i moi drodzy, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam jeszcze raz za wzięcie udziału w tym festiwalu. No i mam nadzieję, do zobaczenia za rok. Hello. So I did ask the organizer, Kate, if it would be possible to have a top 30 as opposed to a top 3. But she just got quite angry.
that's just what she's like, and very, very quick to anger. And she just shouted down the phone at me, pick a top three, or the important leg up that I'm giving you in your as yet failing musical career will be taken away. So with that in mind, I'll get straight to the point, which is my top three in the order of third to first is 11, 7 and 6. I thought number 11 is incredibly difficult to do so tender a piece, so emotional a piece, and still make it seem authentic, and I think you really nailed that. Number 7, Keep On Rocking Brother, the spirit of Eric Clapton performing in The Last Waltz lives very strong in you and your guitar, I can tell. And number 6, man, I'm a sucker for some blues, but what you were doing was seriously tasteful. So congratulations. Hola amigos, z tej strony Miguel. Moi drodzy, w takim szybkim, telegraficznym skrócie mój werdykt. 3 wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie, Dawid Bronowicki, Kuba Szczepaniec. Chłopaki, fajnie, że macie ochotę i czas spotykać się i muzykować razem. Wiecie, że dostrzegam to, co robicie, i wyróżnienie ode mnie. Drugie wyróżnienie, Jacek Kędzierski. Jacku, fajny feeling, świetnie grasz i śpiewasz. Drugie wyróżnienie ode mnie. I pierwsze wyróżnienie, Charlie. Fajny luz w tym utworze. Taki akustyczny, inspirujący. Wszystkie osoby, które wyróżniłem, równie dobrze mogłyby otrzymać ode mnie miejsce na podium, ale mogę tylko 3 osoby nagrodzić. I jako gitarzysta, instrumentalista podjąłem taką decyzję, żeby zwrócić uwagę szczególnie na gitarzystów. Myślę, że wokalem zajmę się inni z szanownego grona jury. Dlatego ode mnie miejsce 3. Mateusz Tranda. Mateuszu, świetne akustyczne brzmienie, widać doświadczenie w tym, co robisz, tym, jak grasz. Jest to piosenka autorska, za co ci gratuluję. 3 miejsce ode mnie, czyli 100 punktów. Miejsce 2. Wojciech Frąckowiak. Wojciechu, no już bardzo jest rozbudowana harmonia, fajny feeling. Dostajesz ode mnie 200 punktów, miejsce 2 dla ciebie. No i mój zwycięzca, miejsce 1, Radosław Laskowski, również piosenka autorska. Radku, świetny jazzowy harmoniczny blues, plus za to, że harmonię zapętliłeś na żywo, że nie przygotowałeś sobie tego lupa wcześniej, tylko jest tutaj, pomimo tych niedoskonałości, zagrałeś na żywo, bardzo mi się to podobało. Fajnie prowadzisz frazę, bardzo mi się podoba to, że bierzesz oddech w improwizacji, to jest coś, co dostrzegam również, dlatego ode mnie dostajesz 300 punktów, miejsce 1. No i tyle, szybki werdykt ode mnie, dzięki Kajce za zaproszenie, dzięki wszystkim uczestnikom za to, że macie odwagę wysłać swoje kompozycje, bardzo dużo było utworów autorskich, co bardzo mnie cieszy. No i co, i do zobaczenia w Warszawie w sobotę. Wszystkiego dobrego, cześć. Zawsze chciałam to zrobić. Przepraszam, jestem na takiej klatce schodowej, gdzie jest przepastna, kilkunastopiętrowa, i widziałam taką panią, co tak w internetach śpiewa. Więc tak też zawsze chciałam to zrobić. Bo trzeba robić takie rzeczy, które się zawsze chciało. Wczoraj uścisnęłam rękę Irenie Santor. I tak się zastanawiałam, podejść, nie podejść. Byłam w teatrze, w kawiarni był koncert, a tam patrzę, Irena Santor.
Oczywiście gadałam do niej jakieś bzdury i sobie myślałam, Kaśka, ty idiotko. Ale ta ręka wczoraj uścisnęła dłoń Ireny Santo. I mam takie wspomnienie w swoim życiu. I gdybym tego nie zrobiła, to bym się zastanawiała, dlaczego tego nie zrobiłam. A tak, mam takie wspomnienie, że się odważyłam i podeszłam do pani Ireny Santo. Więc gratuluję przede wszystkim tym, którzy się odważyli i wysłali swoje zgłoszenie, pomimo na pewno wielu wątpliwości. Czy jestem wystarczająco dobry, czy śpiewam wystarczająco dobrze, czy gram wystarczająco dobrze. I to właśnie wśród tych odważnych, spośród tych odważnych wybraliśmy zwycięzcę festiwalu, 9. edycji Festiwalu Piosenki Tarobi. A więc kochani, ja nie będę przedłużać, bo moim zdaniem wyróżnieni powinni być absolutnie wszyscy za odwagę. Zapraszam te osoby, które brały udział w poprzednich edycjach. Przychodzi mi do głowy na pewno Milena Konieczna i Patryk Kosmulski. Przyjedźcie niezależnie od tego, czy dostaniecie jakieś punkty, czy nie. Bo w poprzednich edycjach nas zachwyciliście. Milena wygrała poprzednią edycję, ale w tej edycji akurat jej wykonanie nie znalazło się w gronie wyróżnionych laureatów. I tutaj już cię to zaspoileruję. Jednocześnie ja bym strasznie chciała ciebie poznać. Strasznie chciałabym cię usłyszeć na żywo, więc jeżeli masz ochotę przyjechać do Warszawy, to samo Patryku Kosmulski, to samo Zuzanną, przyjedźcie, bo bardzo o tym, żeby was uściskać. I tak troszeczkę już zaspoilerowałam, że was na mojej liście nagrodzonych nie ma. Ale mam nadzieję, że was zobaczę. Więc zanim jeszcze przyznam punkty, to podziękuję patronom, mecenasom, baronom. Tak się nazywają osoby, które aktywnie wspierają Śpiewnik Wywroty. Także tym osobom, które mają aplikację, szczególnie wersję płatną. Więc dziękujemy wam bardzo. Dziękuję też przede wszystkim Marzence, Agnieszce, Andrzejowi, bo to oni zasilili zrzutkę, jeśli chodzi o nagrody, największymi sumami. I dziękuję też bardzo Arkowi Janickiemu, którego poznam na żywo jutro. A zrobiliśmy już tyle dużo razem, a dopiero się tak wiele razem. Tak wiele razem zrobiliśmy, a dopiero jutro się spotkamy na żywo. Więc dzięki Arek, dzięki za twoją otwartość, że ten festiwal zbił się na jeszcze wyższy poziom. 100 punktów dostaje ode mnie Łukasz z numerem 5. Tak jak powiedział Ben, jesteś człowiekiem, z którego muzyką, z którego energią chce się obcować. Jestem bardzo ciekawa twojego występu, jestem bardzo ciekawa ciebie jako osoby, więc mam nadzieję, że przybędziesz, że swoją właśnie taką słoneczną energią nas rozgrzejesz w ten deszczowy, nie wiem czy będzie deszczowo, teraz jest deszczowo. Się śmieję, że zamówiłam się, Alistair ląduje w Polsce, ja mu zamówiłam bardzo beznadziejną pogodę, żeby poczuć się jak w domu. Więc jeśli będzie brzydka pogoda 12 listopada, to jestem przekonana, że dzięki tobie w naszych serduszkach nam zajaśnieje słońce. Łukaszu, gratuluję, jesteś moim numerem 3, czyli dostajesz ode mnie 100 punktów. Amelia, która finalnie w filmie ma chyba numer 9, ale Paulina też się pomyliła i chyba dała jej 8. Tak czy inaczej, Amelia, która śpiewa numer Sanach, dostaje ode mnie 200 punktów. Amelko, bardzo lubię twój wokal, marzę o tym, żeby cię usłyszeć na żywo. Jestem zachwycona tym, że łapiesz chwyty barowe, bo nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, jak wiele osób, nawet dorosłych, kończy swoją współpracę z gitarą, bo nie jest w stanie złapać chwytu barowego. Więc w tak młodym wieku rzucasz się na te chwyty. Oczywiście tam jest część pole do poprawy, więc ja czy Miguel, będzie mnóstwo cudownych gitarzystów, które ci może technikę łapania tych chwytów troszeczkę poprawią na żywo, będziemy mieli taką okazję, ale to, że ty się na te chwyty już łapiesz, to jest cudownie. Gratuluję ci najmocniej na świecie i nie mogę się doczekać, kiedy cię zobaczę w Warszawie.
więc przez to, że jesteś młodziutka, to na pewno musisz przyjechać z kimś, więc osoba towarzysząca, przynajmniej jedna, ale w związku z tym, że jesteś, no nie wiem, może z rodzicami chcesz przyjechać, no to mogę tutaj rozszerzyć i tobie dać dwie osoby towarzyszące. Więc też apel do wszystkich, proszę mi jak najszybciej dać znać, z kim byście bardzo chcieli przyjechać, bo mamy limit przestrzeniowy i krzesłowy. Nie jest to duży sklep, impreza będzie kameralna. Ja oczywiście bym zaprosiła wszystkich z waszymi dziadkami, babciami, znajomymi, gdybym miała taką możliwość. Na razie jest jak jest, więc jak najszybciej potrzebuję waszej informacji zwrotnej, wtedy będę mogła zaplanować przestrzeń i wyrazić zgodę albo nie, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe osoby towarzyszące, już nie przed... Yeah! Swoje 300 punktów przyznaję Radkowi z numerem 29, który mnie bardzo inspiruje, który mnie bardzo ciekawi. Jestem bardzo zaintrygowana jego wrażliwością muzyczną, tym bardziej, że znam Radka z poprzedniej edycji i ze swoją muzyczną partnerką Basią namieszali strasznie, bo jakoś się prześlizgnęli do filmów ostatecznych, chociaż poprzednia edycja była adresowana tylko i wyłącznie do solistów. Ale nie mogliśmy przejść obojętnie wobec tak wybitnego duetu, więc dostali nagrodę specjalną. No i przyznam, że bardzo się ucieszyłam, że wysłałeś swoje zgłoszenie, ale jednocześnie byłam trochę rozczarowana, że nie wysłaliście razem duetu tym razem, bo przyznam, że to wy zainspirowaliście mnie do tego, żeby rozszerzyć spektrum i te duety przyjmować w tej edycji. Więc Radku, no po pierwsze ci gratuluję zwycięstwa. Po drugie, wiesz Basie, ja chcę usłyszeć także piosenkę z poprzedniej edycji na żywo, w sobotę. Więc kochani, macie maila w opisie. Jeśli byłyby jakieś wątpliwości, to proszę się ze mną kontaktować. Będę w miarę możliwości odpowiadać, ale jeśli możecie sprawdzić, ponad 30 sklep RNR. Tam o 14.30 proszę być punktualnie. I tyle. Tyle. Widzimy się w sobotę. Gratuluję zwycięzcy. I gratuluję wszystkim innym wyróżnionym, bo jak patrzę na rozkład punktów, no to mamy bardzo, bardzo dużo osób, które miały też znaczną ilość punktów. Więc jestem podekscytowana i nie mogę się doczekać, kiedy te wszystkie bluesowe, ale i nie bluesowe kawałki usłyszę w waszym wykonaniu na żywo. Do zobaczenia w sobotę. Chyba zostanę do rana.